Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest potężny wiatr, jestem w Dolinie Narwi. Pogoda jest bardzo zmienna. Przed chwileczką miałem tutaj jeszcze całkowite zachmurzenie. Zrobiłem kilka zdjęć, tam za mną przeszedł potężny front z deszczem. Teraz już świeci słońce, ale nadciąga kolejna warstwa chmur. Będę tego popołudnia mierzyć się ze zmiennymi warunkami fotograficznymi. Mam nadzieję, że powstaną bardzo ciekawe zdjęcia. Wróciła na moją głowę znowu czapka, taka w wersji bardziej zimowej, bo po prostu jest bardzo zimno. Pierwszym kadrem, nad którym pracowałem, było owo samotne drzewo, które przepięknie wyrasta w tym powałdowanym terenie. Jeszcze przed chwileczką nie było tutaj kompletnie światła, takiego mocnego, pięknego, jakie jest obecnie. Teraz już tworzy się bardzo ładny światłocień na kolejnych planach. Aparat mam uzbrojony w obiektyw 70-200, do tego filtr połówkowy szary i filtr polaryzacyjny, które mam nadzieję, że pomogą mi w ogarnięciu tego całego kadru. Bardzo lubię fotografować samotne drzewa, które są bardzo pięknym akcentem w każdym pejzażu. One oczywiście już obecnie wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze wczesną wiosną czy też zimą, ponieważ ich korony już nie są ażurowe, a stały się pełne liści. Zatem na zdjęciach będą bardziej przypominać twarde, mocne plamy. Tym niemniej taki akcent wertykalny, pionowy, który jak gdyby wystaje z tej płaskiej doliny, jest przepięknym motywem, który warto zawsze zarejestrować. Bardzo ożywiają tego typu elementy nasz krajobraz, bez względu na to, gdzie owe samotne drzewa się znajdują, czy to na nizinach, czy w górach. Warto ich szukać i będą naprawdę znakomitym tematem. Poszukam jeszcze innych motywów, ponieważ Dolina Narwi jest według mnie bardzo ciekawa, pomimo swej takiej pozornej płaskości. To można znaleźć tutaj mnóstwo ciekawych motywów. Takim absolutnie podstawowym są oczywiście drzewa, o których już przed chwileczką Wam opowiadałem, ale to nie są tylko samotne drzewa. Tutaj też są aleje wierzbowe, które bardzo pięknie rysują się na zdjęciach. Mamy też zagajniki dębowe, które też można bardzo dobrze wykorzystać jako tematy fotograficzne. Przed chwileczką jeszcze mieliśmy taką sytuację, że niebo było pokryte bardzo pięknymi chmurami. Teraz nagle stało się błękitne i w konsekwencji według mnie też stało się mało ciekawym tematem uzupełniającym mój kadr. Ponieważ prognozy pogody były opowiadające o bardzo ciekawych zjawiskach, które mają się tutaj wydarzyć, czyli z jednej strony na początku niskie chmury, dużo deszczu, a potem miała przyjść strefa burz, a w okolicach zachodu miało być nawet całkiem czyste od chmur niebo. Mam nadzieję, że ta ostatnia przepowiednia się nie sprawdzi, bowiem nie ma moim zdaniem nic gorszego niż płaskie niebo pozbawione jakichkolwiek chmur. Tutaj bardzo ładnie wygląda ta linia drogi w połączeniu z chmurami. Teraz też odrobinę jest tutaj światłocień, bowiem chmura przykrywa fragment krajobrazu. Ładnie to się wszystko układa i ten światłocień będzie też bardzo pięknie wyglądał na kadrze, więc czas na wykonanie kilku ujęć. Pięknie wyglądają owe światłocienie, ale też trzeba niezwykle mocno uważać, aby nie było takiej sytuacji, w której pierwszy plan będzie pogrążony w cieniu, a gdzieś tam chmury będą w bardzo ostrym, dynamicznym świetle, ponieważ to w niczym nam nie pomoże. Po prostu ta scena będzie bardzo, bardzo kontrastowa i będzie po prostu kiepsko wyglądać. Natomiast jeżeli pojawią się jakieś takie drobne światłocienie, powiedzmy gdzieś tam muśnięcie cieniem, o teraz będzie to bardzo dobrze wyglądało. Nadchodzi właśnie taki światłocień, który podkreśli po prostu przestrzeń na moim kadrze. Ok, idzie pięknie. Będę kontrolował to przez wizjer. Ok.
pięknie, bardzo ładnie. Dzięki światłocieniowi widać po prostu życie w kadrze. Teraz znowu pilnuję przez wizjer, wszystko obserwuję. Pięknie, dobrze. I teraz będę czekał, aż pojawi się na pierwszym planie. Jeszcze teraz jest za płytko. Dobrze, ok, wszystko ładnie. Dobrze. Dobrze. Ważny jest też układ chmur, żeby one po prostu ciekawie wyglądały. Skontrolujmy to wszystko, czy wygląda aby dobrze. Dobrze, histogram. Dobrze. Będzie chyba z tego pożytek. Tutaj mam kolejny bardzo ładny motyw. Mam tam samotne drzewo. Tutaj pole. I te bruzdy przepięknie wyglądają, tylko muszę stanąć pod odpowiednim kątem, aby podkreślić jeszcze ich znaczenie w pejzażu. Powiem, ponieważ kiedy stoję tak emfas, to nie widać jeszcze przepięknie światłocienia, ale jeżeli popatrzymy na przykład troszeczkę pod kątem, to zobaczymy, że bruzdy tworzą tutaj bardzo piękny światłocień. I właśnie o to chodzi, żeby go wykorzystać jako ten dodatkowy element zdjęcia, czyli z jednej strony samotne drzewo w pejzażu, ale podkreślone jeszcze dodatkowo walorem pierwszego planu. Teraz kamerę umieściłem bardzo nisko, tak żeby podkreślić znaczenie pierwszego planu. Łączę te chmury. Tutaj przepiękny jest taki zawis, zawijas tej chmury, więc także wykorzystam go w kadrze. Teraz to wszystko bardzo pięknie się układa, bowiem zobaczcie, tutaj jest bardzo ciemna strefa chmury i kadr się ładnie domyka jasnością i taką ciemnością, która z góry i z dołu tworzy taką fantastyczną klamrę. Spieszę się z wykonaniem tych kadrów, ponieważ po prostu nadchodzi tutaj z tej strony ciemna chmura i ona dosłownie za kilka sekund zasłoni mi cały pierwszy plan. I już będzie po moim zdjęciu. Dosłownie kilka sekund jeszcze mi zostało na to, żeby wykonać ten kadr. Dobrze to się wszystko układa, naprawdę. Bardzo jest pogoda zmienna, ale dzięki temu tworzy niepowtarzalne atuty dla krajobrazów Doliny Narwi. Piękny kadr, naprawdę bardzo mi się podoba. Przez to zwieńczenie takimi ciemnymi chmurami i dosyć też w podobnej tonacji mamy tutaj dół, czyli taka jak gdyby jasność, która przebiega środkiem, natomiast dołem i górą wędruje ciemność w kadrze. Moim zdaniem nieźle to wygląda. Ok, a tam też zobaczcie, jak cudnie się zrobiło, prawda? Dobra. Czas wędrować dalej, zobaczyć, co jeszcze nam los dzisiaj przyniesie. Teraz stało się to, co zapowiadałem, że stanie się za chwilę. Chmura przykryła słońce i też zobaczcie, jak od razu zmienił się wygląd całej sceny, całej scenografii, która tutaj mnie otacza. Wszystko w Dolinie Narwi nagle potraciło kolory. Taka jest rola światła w naszym kadrze. Jeżeli nie mamy dobrego światła, to od razu wszystko też natychmiast, co jest dobrego, pożytecznego, znika. W tym kadrze można zauważyć delikatny problem z ekspozycją, ponieważ jeżeli uważnie się przyjrzymy, to tutaj w tych sekwencjach mamy spore biele i one już teraz widać, że będą delikatnie prześwietlone. Dlatego albo używamy filtra połówkowego szarego, przy czym on i tak tutaj nam za bardzo nie pomoże, bo zobaczcie, tutaj mamy strefę ciemności, tu mamy strefę bardzo dynamicznej jasności, tu mamy strefę już nawet prześwietleń. Możemy oczywiście wprowadzać kompensację ekspozycji, przy czym zobaczcie, że konsekwencją oczywiście odpowiedniej ekspozycji na górze będzie zmniejszenie też prawidłowości ekspozycji na dole, abstrahując zupełnie teraz od cienia. To jest pochodna słońca. Po prostu słońce świeci na tę chmurę właśnie z takiego kierunku. Dół chmury nie jest oświetlony, więc i rozpiętość tonalna tej sceny w
w tym zakresie chmury już jest bardzo duża. W zakresie dołu nie, bo tutaj nie ma problemów. Natomiast chmura tutaj w tym miejscu jest po prostu bardzo, bardzo jasna. No i to trzeba sobie z tym jakoś radzić, ewentualnie zmienić kadr, zmienić. Bo tu zobaczcie, nawet jak filtr wcisnę bardzo mocno, prawda? No to nadal ściemniam ten obszar i ten obszar. Więc tutaj jakiejś zasadniczej różnicy nie będzie. Muszę się zwijać, bo ktoś jedzie. Słońce zostało zasłonięte już na co najmniej kilkanaście ładnych minut. Podobno tam, w tamtym rejonie trwa całkiem pokaźna burza. Natomiast ja zapomniałem wam, całkiem zapomniałem powiedzieć wam, że uruchomiłem swój Patronite. Link jest na dole i jeżeli zechcecie wesprzeć mnie i moją twórczość, to bardzo serdecznie zapraszam. Wszyscy mecenasi mojego kanału mogą liczyć na różnego rodzaju profity, które są tam zaproponowane. Także zapraszam do zostania patronem, mecenasem mojego kanału, mojego bloga, mojej twórczości. Wszystkim osobom, które zdecydują się na wsparcie, serdecznie dziękuję. Przed chwileczką znalazłem kolejne drzewo. Teraz w kadrze jest bardzo takie ciekawe ujęcie, ponieważ jest pęknięcie w chmurach. Chciałbym, żeby zaświeciło słońce na pierwszy plan, bo teraz niestety on jest pogrążony w ciemnościach, ale zobaczymy, bo z tej strony już się robi taka luka. I mam nadzieję, że ona za chwilę także dotrze na mój plan. Okej. Czekam. O, już widzę, że tam idzie światło. Czyli dosłownie za kilka minut pędzi przepięknie punktowe światło. Muszę być gotowy. O, zrobię to ze statywu, ale w trybie zdjęć seryjnych, bo to będzie tylko chwila. Nie mam czasu na czekanie. Aż zacznie działać. O, teraz widzicie, już powstał mój cień. Pięknie. Ciach. Pięknie. Krótkie zdjęcia seryjne. Jedna. Tak. No, to krótki czas ekspozycji. Nie ma problemu. Aparat jest na statywie. F8 i do przodu. Popatrzmy tylko na kadr. Teraz popatrzmy na efekty mojego działania. Czyli zawsze oceniam ostrość, a po chwili także oceniam histogram, patrzę, czy wszystko jest w porządku. Dobrze. Ok. No i jeszcze jak światło pięknie teraz operuje. No i pięknie. Kolejny kadr. Naprawdę bardzo taki efektowny. Tutaj robi się pejzaż dzięki połączeniu światła i cudownych chmur. Także nawet z takiego niewielkiego skrawka terenu, na którym operuję, udało mi się już wycisnąć 3-4 zupełnie niezłe kadry. Ale to jest zasługa przede wszystkim wspaniałych warunków, bo one tworzą takie rozwiązania, z których aż żal nie skorzystać. To ładnie się to wszystko układa. Drzewo jest w mocnym punkcie, jest ładna linia, zestaw chmur. Tutaj przy szerokim kącie już odrobinę za mocno wpada światło, więc delikatnie przesunę, och, słyszycie dźwięk, przesuwane filtra. Przyciemnię po prostu filtrem połówkowym szarym, tak aby się to mniej więcej zgadzało, jeżeli chodzi o ekspozycję. Zapowiedzi dotyczące bezchmurnego zachodu mogą się sprawdzić, bowiem na zachodzie na razie nie ma żadnej chmury. Wszystkie popłynęły gdzieś daleko na wschód. Jeszcze tutaj troszeczkę na południu ich zostało. Całe szczęście, że do zachodu słońca jeszcze jest półtorej godziny, bo tam daleko na horyzoncie jeszcze widzę jakąś warstewkę chmur i może one przybędą na czas. Tak, żeby uratować pod względem wizualnym zachód słońca. Pomysł na kadr to mam taki, że jeżeli nadciągną chmury, to będę próbował robić je jako odbicie w wodzie. Natomiast jeżeli chmur nie będzie i słońce za horyzont zacznie spadać jako po prostu rozżarzona
kula, to tam w oddali około 500 metrów mam samotne drzewo i wtedy postaram się zrobić kompozycję z tarczą zachodzącego słońca i samotnym drzewem. Tak trochę rozglądam się w lewo i w prawo, ponieważ kiedyś w tej okolicy obserwowałem dudki i tak się zastanawiam, czy nadal tutaj są. Dudków na razie nie spostrzegłem, ale tutaj za tą trawą jest skarpa, dosyć wysoka i co roku gniazda tam mają jaskółki. Jest to troszeczkę inna jaskółka od tej, którą znacie z miast, czy też z pobytu na wsi, ponieważ jest to jaskółka brzegówka. Ale jeszcze tę godzinę spędzę tutaj na łące, pochodzę sobie i pofotografuję jeszcze zbliżenia i makro. Może też jeszcze spotkam jakiegoś ptaka, który pozwoli mi się sfotografować. Wiatr jak gdyby ucichł. Rozpiętość tonalna sceny jest jeszcze nazbyt duża. Nie ma żadnych chmurek. Niebo praktycznie rzecz biorąc jest absolutnie płaskie. Gdzieś tam na południu troszeczkę jest ich. Kilka dosłownie. No, niestety, jak to dzisiaj za dnia było tych chmur czasami aż za wiele, a teraz, kiedy zmierzcha, brakuje ich do tego, żeby mieć efektowny zachód słońca. No, może jeszcze coś tam na horyzoncie majacza, ale tak jak przed chwileczką powiedziałem, wiatr ustał. No i przymierzam się do pierwszego kadru. Słoneczko jeszcze jest bardzo, bardzo wysoko i oczywiście jest prześwietlone. Natomiast niezwykle zabawnie wygląda ta samotna chmurka z tej strony. Po prostu ustawiam sobie kadr z myślą, że jednak gdzieś tu pojawią się jakieś chmury, które będę mógł pięknie pokazać w swoim kadrze. Na razie po prostu jeszcze jest światła za dużo i jest ono zbyt po prostu intensywne. Nie ma sensu fotografować przy tak intensywnym świetle. Po prostu muszę poczekać, aż słońce spadnie zdecydowanie niżej. Sprawdzam, czy aparat jest wypoziomowany. Tutaj mam po prostu poziomicę i patrzę, czy tak, ok, wszystko jest w porządku. Założyłem do tego kadru obiektyw szerokokątny z myślą o tym, że jednak przyjdą chmury podobne do tej, czyli jest obiektyw szerokokątny, filtr ND o 6 działkach EV i filtr połówkowy szary. Natomiast dlaczego założyłem ten filtr ND? Ponieważ on pomoże mi w tutaj wypłaszczeniu tej tafli wody. Będzie to nieco dłuższy czas ekspozycji, a co za tym idzie, odbicia będą zdecydowanie mocniejsze. Podobają mi się te drzewa z tej strony. One pięknie domykają kadr. To jest bardzo dobry akcent. No, coś tam idzie ku mnie, coś tam idzie powolutku. Może akurat za te kilkanaście minut będę miał to, na co tak bardzo liczyłem. Wiatr się uspokoił. O, coś tam wskoczyło do wody z brzegu. Kiedy jesteśmy cicho nad taflą wody, wówczas można obserwować bardzo ciekawe zjawiska, na przykład właśnie jaskółeczki, które ze swoich gniazd wylatują tam położonych w skarpie. Nie wiem, czy to nie był jakiś bubr, który wszedł do wody, chociaż to jeszcze za wcześnie na to, żeby zaczął żerowanie jeszcze za kilka godzin, tak około 20, jak się zacznie robić szaro wówczas. Także bobry się mogą tutaj pojawić, szczególnie w tej części rzeki, kiedy jest łatwy dostęp do różnego rodzaju drzew i zarośli. Natomiast to jest właśnie ten rewelacyjny czas odpoczynku, relaksu, takiego spokoju i bardzo, bardzo łagodnego oczekiwania na to, co się wydarzy. Bez względu na to, czy mój pomysł na zdjęcie
będzie zrealizowane w 100%, że wszystko tak się cudownie ułoży, czy też nie ułoży się absolutnie, a może połowicznie, bo to są bardzo radosne chwile, które można spędzać w pięknym otoczeniu, w naturze, w ciszy, w spokoju. I z tego powodu między innymi fotografujemy, ponieważ każdy z nas zasługuje na to, żeby doznawać takiego uczucia ulgi w bardzo pięknych miejscach. Taka jest właśnie fotografia i taka jest radość fotografowania. Pojawiło się sporo różnych myszek, muszek. Ale piękna jest ta cisza. Przepiękna. Sporo dzisiaj rzeczy zarówno zobaczyłem, jak i zrobiłem. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze taki cudowny zachód słońca. Spokojny. Wprawdzie bezchmurny, ale być może nie można mieć dzisiaj wszystkiego. Ale zrobiło się też bardzo chłodno, moi drodzy. Wprawdzie nie ma wiatru, ale kiedy słońce weszło za tę taflę chmur, to naprawdę zrobiło się bardzo, bardzo zimno. Tutaj nad rzeką spotkałem kilkoro wędkarzy, którzy szykują się do pobytu nocą nad rzeką. Myślę, że przez cały weekend będą tutaj biwakować i oddawać się swemu ukochanemu hobby. Ja na noc wracam do domu. Nie będę tutaj czekał do wschodu słońca. Tym bardziej, że prognozy na jutro są raczej marne, bo właśnie to, co teraz nadciąga z zachodu, ma ze sobą przynieść sporo deszczu. O proszę, muszę wymienić akumulator w aparacie. Pojawiły się takie tutaj dwie chmurki, które są odbiciem tych chmurek. No, zupełnie nie głupio to się domyka. W tej pustej przestrzeni przynajmniej są jakieś akcenty. Tutaj mamy dosyć dobrze pokazaną linię drzew. I podobny kadr jest też ustawiony przeze mnie, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny. No, domknę jeszcze przysłonę, tak żeby zachodzące słońce przerodziło się w gwiazdkę. I to no nie jest źle, naprawdę. W tej chwili słońce kryje się za horyzontem. Z tej strony jeszcze no, leci kaczuszka, sobie przeleciała. Z tej strony za kole też wygląda dosyć ciekawie. I to są właśnie te najpiękniejsze chwile, które można spędzić obcując z przyrodą. Cudny wieczór, przepiękny. No i pojawiło się też troszeczkę chmur. Uratowały mój kadr. Nie mam idealnie gładkiego nieba i świetnie. Wspaniały dzień, rewelacyjny dzień, cudny. Mam nadzieję, że to widzicie. Zobaczcie, jak się cudnie zapaliły teraz chmury na czerwono. Dla takich chwil warto wybierać się na plenery, warto fotografować, bo dzieją się rzeczy naprawdę fantastyczne. Jakież to piękne kolory się pojawiły i chmury idealnie w tych miejscach, które są ważne dla mojego kadru. Warto czekać, warto mieć marzenia, bo jeżeli czekamy, jesteśmy cierpliwi, to w większości nasze marzenia się spełniają. Pięknie jest, naprawdę cudnie. Och, jak warto być do końca i czekać na to, co się wydarzy. Jakie piękne czerwienie. Ok, sprawdźmy teraz, czy... Dobra, troszeczkę trzeba nie doświetlić, bo w czerwonym kanale jest za dużo prześwietleń i nie będzie potem efektownych kolorów na finalnym zdjęciu. Jak to niewiele do szczęścia fotografowi potrzeba. Trochę chmur na niebie. Pięknego koloru.
wszystko jest tak, jak trzeba. Ale się zimno zrobiło. O matko. Jak ci ludzie wytrzymają tutaj nad rzeką? Muszą mieć chyba bardzo, bardzo dobry sprzęt, jeżeli chcą tutaj nocować. No bo noc zapowiada się bardzo chłodna. Pięknie, pięknie to wszystko się układa, cudnie. Naprawdę fantastyczna sprawa. No już powoli wszystko przygasa. Ale po prostu wszystko jest w idealnym miejscu, tam gdzie być powinno. Wspaniałe linie wiodące. Ładnie tu się wszystko układa. Tutaj na górze też jest sporo małych, niewielkich chmurek. I gdyby nie to, że słońce schowało się za gęstymi chmurami frontu atmosferycznego, to one też byłyby bardzo pięknie podświetlone. Ale i tak jest cudnie. Myślałem, że będę miał absolutnie płaskie niebo, a tu okazuje się, że są cudowne linie z lewej, z prawej. Naprawdę pięknie to się wszystko ułożyło. Super. Pięknie kończy się ten dzień. Pełen wrażeń, pełen ciekawych kadrów. A teraz jeszcze wszystko się tak cudownie koloruje na ciepłe barwy, które pięknie kontrastują z chłodem zapadającego, pojawiającego się już zmierzchu. Proszę, pamiętajcie o możliwości wspierania mojego kanału poprzez serwis Patronite. Link jest pod tym filmem. Dzięki waszemu wsparciu będę mógł rozwijać kanał, będzie pojawiało się jeszcze więcej fantastycznych filmów. Będziecie też wówczas mogli należeć do grona, które dyskutuje o zdjęciach, które podsuwa tematy, oraz ja ze swojej strony też będę angażował się w opowieść o waszych zdjęciach. Pamiętajcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was serdecznie. Cześć.